Gwiezdne wojny. Odcinek świąteczny. Star Wars Holiday Special. Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, ten tytuł naprawdę istnieje. Chociaż mogliście się w internetach spotkać z tym dziełem u zagranicznych twórców, ale dla tych, którzy słyszą o tym pierwszy raz, w takim dużym skrócie, w 1977 roku niejaki pan George Lucas zrobił sobie taki niszowy film sci-fi pod tytułem Gwiezdne Wojny. Nie Nowa Nadzieja, nie część czwarta, nie część pierwsza, po prostu Star Wars. No i siadło. A jeśli w Ameryce coś siadło, to obowiązkowo trzeba zorganizować jakiś serial animowany, check, serię zabawek, check, i specjalny odcinek świąteczny, check. Do realizacji tego dzieła zostali zaproszeni wszyscy aktorzy z oryginalnego filmu, więc co mogło się nie udać? Nie udało się do tego stopnia, że, jak głosi legenda, pan Lucas tak się zdenerwował, że zabronił ponownej emisji tego dzieła i na dodatek objechał całą Amerykę. Włamywał się ludziom do domów, by następnie zniszczyć wszystkie kopie, jakie ludzie sobie ponagrywali, by słuch o filmie Gwiezdne Wojny odcinek świąteczny zaginął po wsze czasy. No nie udało mu się, dlatego dzisiaj sobie obejrzymy. Play. Zaczynamy od pięknie zrecyklingowanych ujęć z Nowej Nadziei. Krążownik Imperium ściga Sokoła Millennium. I know your family's waiting. Mam nadzieję, że Chewbacca był waszym ulubionym bohaterem oryginalnej trylogii. Bo jego ryk... Albo dobra, bez spoilerów. Dzień czego? To miały być święta czy zjazd hipisów? The Star Wars Holiday Special, starring Mark Hamill as Luke Skywalker. Panie Marku Hamilu, co się panu stało? Najpierw Ostatni Jedi, a teraz to? Did your vision and Ryan's vision... Did it coincide with the way that Luke ends up in this film that you thought it would all these years later? No. To było później, to było wcześniej, to później. Wygląda, jakby mu nałożyli z 20 filtrów ze Snapchata. Zabawne jest to, jak przedstawili wszystkich aktorów normalnie, w sensie z imienia i nazwiska. Carrie Fisher as Princess Leia, with Anthony Daniels as C-3PO. A Artu Olali, kompletnie nieważne, że w środku siedzi człowiek, męczy się w tej puszce, gotuje. R2-D2 as R2-D2. Nieważne, Artu to Artu. Zatem poznajemy rodzinę Chewbacki, która to, co przed chwilą mówiłem. Przez pierwsze 10 minut drą te mordy bez składu i ładu i nie wiadomo w ogóle, o co im chodzi. Po małej kłótni, tak zgaduję, bo nie mam pojęcia, o czym gadali, młody Chewbacca postanawia rzucić się z balkonu. Jak zapewne większość widzów już zdążyła, rodzinie Chewbacców zatęskniło się za Chewbacką, więc oczywistym rozwiązaniem tego problemu jest oglądanie cyrkowców na kosmicznej szachownicy. Tylko dlaczego? Dodzwonili się do Luke'a Skywalkera we wczesnym stadium Justina Biebera. Serio, nikt nie zauważył, że tutaj coś nie pasuje? Trochę tutaj się panu rozmazało? Nie wiem, może to jego urok. Może to Maybelline? Come on, don't look so worried. Come on, Mala, let's see a little smile. Come on. Gdy każą ci się uśmiechnąć do zdjęcia i wychodzi... takie coś. That's better. Oj, nie jest lepiej. O, Gwiezdne Wojny przewidziały Disneya
XD! Jak można tak w ogóle nazwać stację? TVN RTL? A wiedzieliście, że istnieje takie coś jak Disney LOL? Serio, jest takie coś jak Disney LOL. Nic nie mam, nic. Dalej. Browse around, make yourself at home. As you can see, I've got just about everything a man or Wookiee would want. Co to za dyskryminacja? Dlaczego istnieje sklep tylko dla ludzi i Wookich? A gdzie sklep, gdzie będą mogli kupować ludzie, Wookie, botanie, chatowie, lesbijki, geje, łosie, jelenie, sarny, dziki, kanie, rachonie, telewizje republiki i ganganie? I know just why you're calling. You're wondering when that shaggy carpet you ordered will arrive at your home. Przecież ustaliliśmy, że czuły się spóźni. A nie, ona faktycznie dywan kupiła. I'll take it. Now, would you like to pay me something for it, or... I said, I'll take it. I thought I might embarrass you when I told you to accept it as a gift. I don't like embarrassing people. Ale nie ma czasu, bo trzeba zużyć trochę materiału z Nowej Nadziei. A Wookie znowu oglądają telewizor. Tym razem trafiło na kosmiczną, transseksualną Ewę Wachowicz. I'm going to be using the tenderest cut of the bantha, the loin. The loin is very tasty and serves four nicely. Of course, if your family has a hearty appetite, I would suggest then that old popular holiday favorite, the bantha rump. Takie małe przypomnienie, że oglądamy Gwiezdne Wojny. Jakbyście zapomnieli. So it's stir, whip, stir, whip, 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 stir. Stir, whip, stir, whip, whip, whip. Now watch me whip. Now watch me nene. Stir, whip, stir, whip, 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 stir. Come on faster all together now, cooking can be fun. Pani chyba za bardzo się wczuwa. Spokojnie, proszę przestać. Proszę natychmiast wyłącz to! Przed chwilą włożyłaś tam całą paszczę, a teraz rodzinę będziesz tym częstować? Przepraszam, w moich włosach pływa zupa. Ej, kto z tego strzela, jak oni siedzą w kokpicie? Przecież działko musi ktoś obsługiwać i... Przed chwilą obejrzałem 10 minut kosmicznej Gesslerowej. Czemu ja się tutaj logiki doszukuję? Wait. I lost control of remote cannons. Czy to jest w kanonie? Wikipedia. The cannons, kanonierki mogą być aktywowane przez zdalny i uniknąć uderzenia transportera. A Wojny Klonów podobno nie są w kanonie. Attention, all viewers. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Pan kosmiczny sprzedawca przygotował prezenty dla całej rodzinki. What you might call it, the thingamabob. The mind evaporator, that's it, the mind evaporator. Ma pan odparowywacz umysłu? I'll take your entire stock! A dziadkowi Czubaka podarował chyba krzesło elektryczne. Więc tak wygląda śmierć. A nie, to cały czas ten film leci. Oh, yes. I can feel my creation. Oh, we are excited, aren't we? Pornhub 2077! Well, just relax. Just relax. Yeah. We can have a good time. Czym jest życie? Tak autentycznie. To jest życie. To się stało. Czy to jest ostateczna granica poznania? Czy to Runia? Kosmiczny Włochacz opatrzony marką Star Wars, doświadczający erotycznych stymulacji z czarnoskórą przedstawicielką gatunku ludzkiego na krześle do eutanazji. Teraz wiem wszystko. I'll tell you a secret. I find you adorable.
Nawet fani Ricka i Mortiego by tego nie ogarnęli. Dalej pani coś śpiewa, ale dla waszego bezpieczeństwa przewińmy ten fragment. Znowu kontaktują się z Luke'em. Przepraszam, z Leją. Ten makijaż mnie zmylił. Look, I know I can count on you to take care of my friends until their leader returns. You'll do that for me, won't you? That's what I'm here for. Nie, coś będzie. To nie ja zacząłem. Możemy do tego nie wracać? Nie musimy, bo o radości naszej dwójce udało się dotrzeć na miejsce. Ale... Imperium przeszukuje mieszkanie bardzo skrupulatnie. Where is the other Wookiee male? Telewizor przenośny. Co tu się dzieje? Aha, to kolejny teledysk. To... Niestety ten pokaz nie odwrócił uwagi Imperium, więc kontynuują przeszukiwanie domu. We don't want to have to hurt anyone. Tak naprawdę to nie mamy hajsu na lasery, więc bez żadnego strzelania mi tutaj proszę. Nagle przechodzimy do tej słynnej kreskówkowej części, gdzie po raz pierwszy pojawia się Boba Fett i tyle. Wiedza bezużyteczna. Robot właśnie mrugnął. Jak? Po co? Podczas gdy myśleliśmy, że Luke nie może już dziwniej wyglądać, animatorzy stają na wysokości zadania i serwują nam koszmary senne na kolejne pół roku. He's on a collision course. Soku Millennium ma kłopoty, więc Luke wraz z C-3PO ruszają na pomoc. Dzięki, bożem kurwa nie zauważył! Ledwo bo ledwo, ale udało im się wylądować. Poznajemy tego słynnego Boba, który okazuje się pracować dla pana Vadera i... On to oglądał, czy to jest gra? Co za incepcję mi tu odwalacie? Chewie i Han szukali jakiegoś medalionu, który otumania ludzi, a wyleczyć z tego stanu można się, uprawiając jakieś sadomaso pod sufitem. Aha, jeszcze jakieś antidotum, więc po co to wieszanie, nie wiem. What happened? To ja się właśnie kurwa pytam, co? Co tu się właśnie stało? Animator dostał udaru, czy co? Well, somebody must know something. Ja to już nic nie wiem. Panie Harrisonie Fordzie, ma pan coś na swoje usprawiedliwienie? Do you remember making this Christmas special? I think it was 1978. No, you don't remember it? No, not much. No memory of it at all. No, so it doesn't exist in your... No, it doesn't exist. It doesn't exist. Ja mu wierzę. Boba, you're a hero and a faithful friend. O nie, to się dalej ciągnie. Szybko zróbmy coś. Uratujmy karierę pana Harrisona. Aż nagle rysownik zmarł na zawał. Zniknęło animowane zagrożenie? Było blisko. Przeżyliśmy cyrkowców, gotowanie, erotyczne fiksacje, wprowadzenie stanu wojennego, a ci przekraczają wszelkie granice i puszczają nam kasetę instruktażową. This in no way reflects on safety of... Oglądamy instrukcję obsługi jakiegoś kosmicznego przekaźnika. The sealed package containing all the tools you'll need. Try not to rip it open. Please be careful not to hurt yourself on the sharp edges. Au. Gwiezdne wojny, proszę państwa. Dobra, kończymy tę farsę, bo Chewbacca i Han w końcu wrócili. Zamordowali jednego szturmowca w bardzo zabawny sposób. Obowiązkowy krzyk Wilhelma. I mamy piękne, wzruszające spotkanie rodzinne. I gotta go. Have a nice life day, but be careful. A lot of troopers in the area. You're like family to me. Kojarzycie ten uczuć, jak leżycie w łóżku przed snem i nie możecie zasnąć, bo
przypominają wam się wszystkie żenujące sytuacje sprzed kilku lat, które... Widzicie, nawet pan Harrison Ford musi się zmierzyć ze swoimi demonami przeszłości. Zespół pourazowy z Wietnamu to pikuś przy takim czymś. Na koniec zebrała się cała gwiezdnowojenna rodzinka, by świętować Dzień Życia. Jeszcze 5 minut tych ryków i będziemy świętować Dzień Samobójstwa. Z szacunku dla pani Kelly Fisher pomińmy ten fragment. Bo jak pokazała historia, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Może oprócz tego pana. Zatem obejrzeliśmy właśnie Gwiezdne Wojny, odcinek świąteczny i... O tym dziele słyszałem tylko z opowiadań, z recenzji, z jakichś rozmów na forach i nie sądziłem, że to jest aż takie. Czy można podsumować to lepiej niż reakcją pana Lucasa wspomnianą na początku? Co myśmy odjebali? Trzeba to wszystko teraz pokasować. Co? Stało się. Internet nie zapomniał, a pan George'u... I tak wyszedł na swoje. Jest w tym tworze wiele obrazów, które mogą was prześladować przez kilka dobrych miesięcy, ale mnie osobiście Ostatni Jedi już uodpornił na gówniane rzeczy związane z Gwiezdnymi Wojnami. No nie lubię tej ósemki, no. Chociaż po dzisiejszym odcinku zostanie z nami piękny, pouczający i wzruszający morał. Tworzysz jakieś kreatywne rzeczy? Piosenki, rysunki, filmy, cokolwiek, ale ciągle wychodzi ci jakiś cringe na kółkach? Przypomnij sobie Gwiezdne Wojny, odcinek świąteczny. Ten sam człowiek kilkanaście, dziesiąt lat później stworzy Zemstę Sithów, a Zemsta Sithów, wbrew obiegowej opinii, no jest zajebista. Więc nie poddawać się, pomimo tego, że i tak najprawdopodobniej wam nie wyjdzie, bo świat działa na zasadzie cholernego przypadku i umrzecie w nędzy i w zapomnieniu. Ale będziecie mieli ładne portfolio na DeviantArtie.